Witam, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony DisplayLima. Zaczynamy kolejny odcineczek z gry Workers and Resources, Soviet Republic. Także lecimy sobie tutaj dalej. Ja troszeczkę tutaj porobiłem już nowości. A mianowicie w poprzednim odcinku nie mieliśmy, znaczy ja nie wiedziałem, jak się prąd sprzedaje, ale teraz już wiem. Oczywiście tak. Tutaj na granicy nie możemy prądu sprzedać, gdyż nie ma... Ja myślałem, że wystarczy jak dociągniemy prąd. Że wystarczy jak dociągniemy prąd tutaj na granicę i on się po prostu będzie sprzedawał. Także jak widzicie tutaj postawione mam dwa słupy, których już nie mogę skasować. I myślałem, że on się będzie sprzedawał, ale to jest niestety nieprawda. Niestety nieprawda, uczymy się ciągle tej gry. Trzeba znaleźć na granicy, jakby każdy z was chciał. Na granicy musicie znaleźć tutaj takie punkt odbioru. To jest punkt odbioru prądu. I do tego miejsca trzeba podłączyć się kablami, dlatego tutaj powstało dużo u mnie, dużo powstało jakby słupów, no i bezpośrednio do naszej elektrowni. No i teraz elektrownia, my możemy sobie oczywiście ustawić na tamtym punkcie granicznym ile chcemy wysyłać, jak widzicie tutaj 42 2 ruble za 1 MW. Płacimy? Czy dostajemy? I my możemy teraz ustawić, czy my chcemy 30% sprzedawać, 40% sprzedawać i tak dalej, i tak dalej. Ja ustawiłem sobie na razie 30%, ponieważ tutaj troszeczkę węgla nam zaczyna brakować, bo to jednak, wiecie, pracuje, zaczyna pracować wtedy pełną parą. No i musimy ten węgiel, no patrzcie, 231 ton i jak to będzie tak stało stabilnie, nawet widzę, że więcej te tony nasze lecą, no to potrafi nas zasilić i jeszcze będzie potrafiło się tutaj, nie dość, że nasze miasto zasilić, to jeszcze przy okazji się sprzedawać, więc finansowo zaczynamy powoli dochód mieć jakiś, no to i to mi się podoba. W stosunku między październikiem a listopadem to już zarobiliśmy 70, patrzcie, tych, nie? 70 rubli, więc jest ok. Więc ja myślę, że moglibyśmy nawet sobie zwiększyć produkcję, zapotrzebowanie. Nawet na 40% byśmy mogli sobie zobaczyć. Zobaczymy, jak to nam wyjdzie na 40%, żeby jednak więcej tej mamony dostawać. No dobra, na razie to jest jedyny nasz sposób zarobku. Póki co. Ludzie też się wożą, ludzie się dowożą tutaj. Też pozmieniałem, także jedzie jeden autobus praktycznie tu i tu. On sobie jedzie dalej, jak nam trzeba będzie. Tą ciężaróweczkę też myślę, że on, widzicie, już ma co 7 ton. A czemu ty się, panie, nie sprzedałeś? No nic, no tą ciężaróweczkę możemy od razu sprzedać, bo ona nam już też nie będzie potrzebna, ponieważ ona jeździła na granicę i sprzedawała troszeczkę węgla. Ale już węgiel będzie, wolimy prąd sprzedawać niż sam węgiel, nie? Wolimy sprzedawać prąd niż sam węgiel. No dobra, no dobra, czyli tak, kopalnia, elektrownia działa pełną parą praktycznie, na 40%. Ale to wiecie, ona 24 tony węgla przy maksymalnym tym korzysta. Więc no zobaczymy, jak nam tu zacznie spadać poniżej 200, tam poniżej 200, to będziemy ingerować, żeby jednak mieć więcej węgla. Ale jeśli ja widzę teraz cały czas, że rośnie, także jest fajnie. Tu mamy ciągle brak materiału, brak rudy węgla, więc troszeczkę za wolne wydobycie, ale to jeszcze nic nie dzieje, ponieważ pewnie tu pracowników nie ma, a są 80, to dlaczego wy tu nie chcecie kopać? Kopią, ale pewnie powoli. No, ruda węgla leci cały czas, patrzcie, no węgiel leci nieustannie. Nieustannie leci węgiel, więc tutaj powinno być wszystko ok. Leci na skład i ze składu jest wysysany na bieżąco. No dobra, no i produkowany też na bieżąco. No okej, okay, no dobra, dobra, to się chwali. Dobrze, dzisiaj się zajmiemy, bo nam troszkę pustoszeją domy. My mamy tutaj, wiecie, zero mieszkańców, także troszkę nam te domy wypustoszały. Mamy tutaj i oni są dosyć chorzy. Jak widzicie, tutaj mamy plusiki, więc no jest chory człowiek. Będziemy dzisiaj budować, no i zachęcimy, żeby się jednak wprowadzali tutaj do nas. Bardziej, a nie tylko wyprowadzali, bo będziemy musieli coraz więcej domów stawiać, albo będziemy uchodźców jakiś tutaj zgarniać. Na szczęście mamy połączenie z innym miastem, z Parabudicami i one nas dosyć bardzo fajnie zasilają, tak w ramach wstępu. One nas dosyć fajnie zasilają robotnikami, nie? Bo 80 robotników tutaj cały czas tak czeka, więc to też autobus, samochód sobie jeździ do kopalni. No dobra, no i jak skoro to jest fajne zasilenie,
No to będziemy teraz dzisiaj budować. Dzisiaj będziemy budować i policję, i na pewno infrastrukturki takie państwowe. Czyli służby ratunkowe, szpital, remiza i przedszkola. Mamy szkoła, dom dziecka. Dom dziecka też jest ok, ale na razie się wstrzymamy z domem dziecka. Możemy też, tak jak widzicie, no chciałbym policję, ale nie widzę. Tu jest tak, urząd miasta. Ciekawe, co robi urząd miejski. Szkoda, że tu nie ma jakichś takich większych opisów, że on na przykład coś tam... No dobra, ale gdzie by była policja na przykład, nie? Bo tutaj mam przestępczość, tutaj mam przestępczość i tu mamy komisariat, sąd, więzienie. Dobra, czyli trzeba byłoby komisariat zrobić, sąd i więzienie, bo są cztery rzeczy takie bardzo podstawowe, potrzebne. Ale na razie robimy szpital. Szpital mały albo małą klinikę. I mała klinika 15 pacjentów może łykać, że tak powiem. A szpital potrzebuje 90 aż może. No tak, tylko że to tak. Dobra, ja bym na razie małą klinikę zrobił. Może byśmy ich poleczyli. Tutaj dużo ludzi się może... No ta klinika widzę, że ma zasięg. Więc tą klinikę sobie machniemy może tutaj gdzieś. Żeby tutaj było nam, szkoda, że tu je nie wciśniemy koło tego, ale dobra, niech będzie tutaj w razie co, to nam się przyda. Taka klinika jest ok dla nas, nie? Prąd będzie miała, ludzie będą dochodzić do niej, także elegancko. Czy tu wszyscy będą dochodzić? Patrzcie, no nie wszyscy, kurde, tamtych domków, ale tamte domki z czasem zlikwidujemy. Dobra, klinika sobie tu może powstać. Do kliniki damy drogę, żeby się tylko udało dać drogę do kliniki. Standardowo się pewnie nie uda. No, fajnie. No, powiem wam elegancko. Coż normalnie ta gra. Dobra, nieważne. Może straż pożarna jakoś dojedzie kiedyś, jak się ten, a jak nie, to się klinika zjara po prostu. Dobrze, co potrzebuje? Wymagane połączenie drogowe dla wozów strażackich. No właśnie. No i weźcie tu, kurde, tą drogę zróbcie. Aj, mały. Droga. Może od tej strony. Od tej strony się nie da. A może od tej się da. Od tej się też nie da. No powiem wam, że to jest ciężko z tymi drogami w tej grze. Byłoby pewnie dalej odstawić klinikę, ale jest teraz już kasować ją. To jest taki troszkę średnio. Moglibyśmy drogę w ogóle tu chyba skasować i wtedy może by się udało nam tutaj... może by nam się udało tutaj wtedy ogarnąć to. No dobra, na razie zostaniemy. Na razie wozów strażackich. No nie przewiduję. Jak będzie pożar, to 6000 rubli, to tam jakoś sobie to wyrobimy, nie? Najważniejsze jest tak, żeby miało wszystko. Temperatura jest niska i brak lekarzy. Nie ma ludzi z wyższym wykształceniem. To pasowałoby zatrudnić ich. Pasowałoby ich zatrudnić, bo ja nie mam. My tu możemy użyć... O, jest jakiś personel, ale nie ma lekarzy. Dokładnie, bo my nie mamy wykształcenia wyższego, więc musimy... Więc pasowałoby, żebyśmy my ich sobie tutaj ściągnęli, wiecie, z... Możemy jeszcze rozszerzyć, popatrzymy, tak, woda jest odbierana, jakość wody 99, także jakość bardzo dobra, zanieczyszczenia są odbierane, prąd, nie ma prądu? Nie ma, bo nieużywany jest pewnie budynek i dlatego nie mam też karetek, pacjentów nie ma, bo nie ma lekarzy. No dobra, no, ale można tutaj gdzieś, czekajcie, zakup materiałów, zakup... Można kupić tutaj karetkę w sumie. O, ambulansik byśmy mogli zakupić jeden, nie? Tylko jaki? Tutaj mamy tak, ambulans 90 na godzinę jeździ, waga pojazdu 1 tona. No dobra, jeden pasażer. To weźmy taką kareteczkę, niech będzie jedna karetka sobie już tutaj może stać, może jeździć, ale ona nie wyjedzie, fakt, bo ona nie ma drogi. No dobra, no to po feście karetka. Dobra, ale jakby byśmy chcieli zatrudnić personel, czy my tu możemy zatrudnić osobiście personel lekarzy? Ponieważ ja tego nie widzę, a ciekawe, budynek bez lekarzy. Ciekawe, czy jakbyśmy tutaj wysadzali, to stąd mogą dojść? Wygląda, że dojdą stąd. No to może lekarz przyjedzie, jakiś tutaj robotnik, tylko że nie mamy wykształcenia wyższego żadnego zioma. Ja myślałem, że możemy zawsze tutaj gdzieś, że możemy gdzieś tutaj zawsze zatrudnić, ale widzę, że teraz nie możemy. Połączenie elektryczne jest, ciepłowniczego nie ma, co my tu dalej mamy, czy więcej. Przyłącza wody, nazwy budynków.
Kurde, no powiem wam, że troszkę słabo, bo nie wiem, bo w tamtym miejscu też chyba oni nie będą mogli, więc żeby mieć lekarza, to my potrzebujemy mieć chyba uniwersytet. Kurde, to będzie się któryś musiał wykształcić tutaj. Bo my mamy co, przedszkole, szkołę mamy, no ale to pasowało mieć uniwersytet w takim razie. No to tak kiepsko, powiem wam. Uniwersytet medyczny nawet. Nawet uniwersytet medyczny. 300 studentów może mieć. Kurde. No ale to tak dziwne, żeby jednego lekarza mieć, to kurde, uniwersytet medyczny. Musimy takie cudo postawić? Nie, no to jest coś niemożliwe. To jest coś niemożliwe, wiecie. To mi się wydaje, że lekarz mógłby przyjechać tutaj do nas, wiecie, z partyzanta z innego miasta, nie? Chodź, para budic, może tutaj jakoś będzie. Robotnik. Ale to też nie wiemy, czy on tutaj będzie miał... O, tutaj mamy, patrzcie, jakiegoś. Pokaż się. Zlitana Antoliniewa. Co ty jesteś? Czy ty jesteś lekarką? 59, ty pani. No bo tu widzę, że różnych mamy, nie? Różnych mamy. Teraz pytanko, kim ty jesteś, Zlatano? Czy tobie można tu popatrzeć? Bo widzę, że tutaj naprawdę stoją jacyś. Tacy widzicie. Stoją tacy inni. I teraz pytanko, czy to są kobiety, czy to są faceci? Czy ten znaczek oznacza, że to są lekarze? Mogłoby to gdzieś pisać tutaj, wiecie? Fajnie by było. Przystanek, poziom wykształcenia ABC. Poziom wykształcenia, wyższe, dobra. Czyli ona ma wyższe wykształcenie, więc może to będzie lekarz. Skoro ona jest na wyższym wykształceniu. No stoi ich kilku, nie? Stoi ich kilku z wyższym wykształceniem. No więc czekamy. Może faktycznie jakiś zajedzie zaraz autobusik i nam lekarza przywiezie. No ale moglibyśmy też, wiecie, moglibyśmy tylko autobusem wozić. O, już jedzie jakiś, patrzcie. A to nie jedzie do nas, kurde. Do nas coś w ogóle zajeżdża? Chyba wy zajeżdżacie, nie? Wydaje mi się, że tak, ten z Parabudic zajeżdża do Kiszonkowa. No i co? No i potrzebujemy i nauczycieli. Nauczyciele też pewnie wyższe wykształcenie muszą mieć, tak. Nauczyciele też są z wyższym wykształceniem, czyli zakładam, że i lekarz też powinien tu za niedługo podejść jakiś. Bo tu też wyższe wykształcenie. No dobra, no to czekamy na tego lekarza. Jeśli przez jakiś czas nie będzie tego lekarza, to będziemy się zastanawiać nad wybudowaniem Uniwersytetu Medycznego, żeby tu jednak się tam wykształcili. Bo widzicie, o, jest lekarz, patrzcie, przyszedł jeden lekarz i przyszedł personel. Także spoko, także ruszyła nasza klinika. Także ludzie chorzy, zapraszam. O, już pierwszy pacjent poszedł na leczenie, oczekuje na leczenie. No i gitara, no i wy się teraz musicie tu wyleczyć wszyscy. Ponieważ tu jest strasznie mało mieszkańców, 11, 5, kurde, malutko tych mieszkańców mamy. Może się zaraz zaczną wprowadzać nowi. Nasze miasto niestety opustoszało bardzo, bardzo opustoszało, nie? No dobra, no ale co zrobić? No może za chwilę się zaczną wprowadzać. Miejmy taką nadzieję, jak już się troszkę... Bo moglibyśmy co, zaprosić imigrantów albo... No moglibyśmy imigrantów zaprosić, no ale ja bym nie chciał... Wiecie, imigrantów zapraszać póki co, bo może się to skończyć źle dla nas. No ale dobra, jest jeden lekarz, jest jeden pacjent, pacjenci się leczą. Nie wiem, jaką to ma wydajność dużą, ale co, drugi pacjent idzie? Tak, trzech pacjentów, jeden lekarz. Dobra, chodźcie, im więcej ich przyjdzie, tym więcej będziemy tutaj może ludzi mieli. Zobaczymy, może ktoś się zacznie w końcu wprowadzać. Dobra, nie pracują, bo mają chorobę. Obywatel nie może iść do szpitala. Nie może uprawiać sportu, kurde. Niska temperatura. Mi się wydaje, że przez tą temperaturę w ogóle ludzie się wyprowadzają, nie? Więc będziemy musieli sobie popracować też na elektrownią ciepłową nad tym, żebyśmy mieli ciepło też dostarczane, bo wiem, że przez tą temperaturę oni jakby się wyprowadzają. Dobra, lekarz jest, pacjentów, kurde, 16, jeden lekarz na 16 pacjentów, no okej, okay, no to jeszcze jest okej. Okay. Strasznie chorują, chorowici jacyś tacy. Teraz pytanko, czy my ciepłownia też wykorzystuje węgiel, mała ciepłownia? Okej, okay, no ale no to nie ma wyjścia, trzeba zrobić tą małą ciepłownię kiedyś, ale ja myślę, że małą ciepłownię byśmy zrobili tutaj. No i fajnie by było, jakby nam by się udało rozdzielić tu jakoś ten skład węglowy.
I wtedy by my pracowali, wiecie, i wtedy byśmy pracowali bardziej na jeden węgiel w dwa rejony. No i to by było nam akurat na rękę, nie? Może nam się uda, ale to za chwilkę. Za chwilkę będziemy się ten... Jeszcze bym chciał zrobić komisariat policji, przestępczość, komisariat. Tylko jaki tu mamy komisariat? Komisariat albo mały komisariat. No to zróbmy na razie malutki koło obok tego. Obok, jak to się mówi, przychodni będzie komisariat. Komisariat ten, ale do niego fajnie jakby się droga podłączyła. Bo komisariat to już musi mieć wyjazd. Dobra, będzie tak. Dobra, komisariat jest postawiony. Troszkę skrzyżowanie nam wyszło takie kiepskawe. Szkoda, to karetka się nie chciała połączyć, wiecie? To mnie troszkę mnie to boli, że ona się nie chciała, ale komisariat... No, komisariat ogarnia, patrzcie, no. Tylko wozy, trzeba radiowoza kupić jakiegoś. To kupmy policyjną Wołgę jakąś. Mamy Wołgi? Nie mamy Wołgi. Trabi mamy radiowóz i tu mamy takie starsze radiowozy. No, dwóch pasażerów, czterech. O kurde, tutaj widzę, że szaleją. Trzech pasażerów, czterech, dobra. Ej, budynek się pali. Ej, co się pali? Ej, halo? Halo, gdzie się pali? O kurde, najlepszy budynek nam się jara. Nie no, to tak średnio trochę. Postęp pożaru. Może się zgasi samo. Kurde, najlepszy budynek nam się jara. Weźcie, panie. Gdzie musi wóz strażacki jednak wybudować? Dobra, jeden... Ja bym zakupił dwa radiowozy. Dobra, są mi dwa radiowozy. Tylko teraz funkcjonariuszy nam trzeba i personel. Funkcjonariusze pewnie też muszą mieć jakieś wykształcenie wyższe. No dobra, no ale panie, no trzeba nam służby ratunkowe. Remizę strażacką. Tu mamy remizę. Remiza. Wszystko to są remizy. Ile tu jest? 40, 30 pracowników. To jest taka mniejsza remiza. I co ona będzie ogarniać? No kurde, pasowałoby, żeby ona ogarniała tutaj. Wodę będzie miała. No tu się tak dosyć ostro zaczęło jarać. Czy ona będzie miała wodę? Będzie miała połączenie z wodą. Dobrze. No, dosyć ostro nam się wyjara tutaj. To nie fajnie, patrzcie, jak tu się kurde jara, nie? Sobie może tutaj zrobię, wiecie, miniatureczkę na filmik, jak się jara. Dobra. No to fajnie, nie przejmujemy się na razie, bo to się tak w miarę zapaliło, że tu nie ma co się zająć od tego, nie? Więc w razie co to troszkę tu przebudujemy mimo wszystko, no ale cóż, no ale węgiel nie leci teraz, nie? Bo tutaj przestał węgiel lecieć, więc ten skład też... No nie mamy pracowników, kurde, więc... Ciekawe dlaczego nie ma pracowników, to oni nie chcą jeździć, czy jakoś, kurde, noc idzie, czy co? Trochę średnio, że nie mamy pracowników. Ja myślę, że dlatego nam robotników zcięło, ponieważ nie mamy ludzi u siebie w mieście, nie? Za bardzo. No dobra, no to wozy strażackie oczywiście. Na razie musimy kupować wszystkie. Wóz strażacki, a tu mamy czechosłowacki albo polski. Ej, to polski sobie kupimy, nie? 59 do ten, to ten będzie... On jest mniejsza wydajność chyba. 38,4 metry długość. Tu 7, patrzcie, no kurde. No to dobra, weźmy jeden taki, niech to tak będą. No ale chyba nie będzie miał kto pracować póki co, nie? 27 strażaków, Nimok. Jedzie, patrzcie. I on wyjeżdża nawet bez ludzi. A to dobra, to tam się chwali. Myślałem, że tak nie będzie, nie? Dobra, panie, gaś to. Będziecie gasić? Bez strażaków będziesz to gasił? Czy to jest tylko wóz inspekcyjny? O, śnieg spadnie. Może śnieg mi ugasi. Puta, śnieg idzie. To ja muszę budować... jak najszybciej. No dobra, ten wóz chyba nie gasi, powiem wam. Chociaż może coś gasi. Pracuje, on coś sika kaweczką swoją. Jesteś gdzieś tu? Niby pracuje tylko, no ale jeden tylko wyjechał. I co, i on coś gasi? 79? Nie, on nie gasi, patrzcie. Nie gasi, bo on nie ma sikawki.
Czyli faktycznie potrzebujemy jednego takiego będziemy potrzebować. Szkoda, że śnieg nie ugasił, że śnieg nam nie ugasił pożaru, no ale trudno. Najwyżej sobie coś wybudujemy innego. Ja chciałem tu ścieżki pobudować, ale ten śnieg mi strasznie przeszkadza teraz. Dobra, to tak, tu sobie porobimy trochę ścieżek, żeby oni mieli jak chodzić. Ugasiłeś? Nie ugasił. Nie ugasił pragnienia. No dobra, no co zrobić? Elektrownia leży. To się zaraz zjara. Wóz strażacki stwierdził, że... że nie ten. Dobra. Pytanko za 100 punktów. Przestępczość mamy bardzo dużą. Kurde, same problemy w tym mieście. Takżeśmy dwa wozy. Ogień zniszczył budynek. No już trudno. Zaraz sobie odbudujemy go. Trochę szkoda mi pieniędzy, no ale już trudno. Czy wy jedziecie? Czy wy tak jakoś bardzo powoli jedziecie? Pewnie dlatego, że jest droga nieodśnieżona. Ale wy też nie macie robotników. Z czym wy jedziecie? Z czym wy do ludzi, panie? Tutaj jest trochę robotników, 40, ale bardzo, bardzo powoli jeżdżą teraz przez ten śnieg. No dobra, musimy się zająć tą elektrownią ciepłowniczą. Także tutaj się troszkę policzymy, przebudujemy to miejsce. Tutaj się budynek zniszczył, ale ciekawe, czy go możemy odbudować. Kontynuuj budowę. Okej, czy my możemy go sfinansować? Sfinansuj budowę za ruble. Dobra, sfinansuj. Czyli fajnie, jak się budynek spali, możemy go jeszcze raz postawić. No to jest okej dla mnie. To jest fajnie. Przemyślane to jest akurat rozwiązanie. My tak, ten pas byśmy musieli zlikwidować i wybudować jeszcze jeden taśmociąg rozdzielający, który tutaj byśmy mogli, wiecie, rozdzielić na elektrownię ciepłową, ciepłowniczą, ale tylko czy mi tutaj się to uda to zrobić, nie? Dobra, ten taśmociąg zniszczymy i pojedziemy sobie materiałami sypkimi i my tutaj mamy, to jest napęd taśmociągu, tak? To jest napęd taśmociągu. Pytanko, czy mi właśnie trzeba napęd, czy mi trzeba coś, co rozdziela? Też jest napęd. To jest napęd pojedynczy. Wiecie co? Wchodzi. To tak wygląda, że wchodzi jedno, a wychodzić może trzy, tak? No dobra, no tak to mniej więcej wygląda, że może wejść jedno, a wyjść trzy. Okidoki. To mi się podoba osobiście. Jako napęd. Dobrze, tu będzie wykręcał, tu będzie miał i ja teraz potrzebuję zrobić. Jedzie samochód? O, jedzie, ale oni strasznie powoli jadą, kurde. No powiem wam, okrutnie wolno jadą, oni to zanim dojadą to... Właśnie nie wiem dlaczego, czy oni jadą powoli, bo oni nie są... czy są już za stare i za bardzo zniszczone samochody, czy jadą powoli, bo jest ograniczenie na... No na drodze jest ślisko, wiecie, nie jest odśnieżona droga, nie? Może faktycznie to być spowodowane tym, że jednak są nieodśnieżone drogi. No ale robotnik żaden nie jedzie do nas i to mnie troszkę martwi. Bo nie wiem, czy tu stąd te robotnicy jeżdżą, czy nie jeżdżą. Tutaj niby jedzie 60 pracowników. No tutaj czeka 405, no to tak kawał drogi mamy, powiem wam. Dlatego szkoda, że u nas się nikt nie wprowadził, ale myślę, że jak zrobimy jakieś ciepełko i przepalimy, to może się wprowadzą. No pasowałoby trochę uchodźców też pewnie, bo tak naprawdę to jest mega, to już jest wymarłe miasto z racji temperatury, nie? Z racji temperatury, temperatura spadła, bardzo spadła, poniżej do 10 stopni w budynku. No to tak, no średnio, będziemy tu musieli myśleć nad tym, jak to poprawić wszystko, jak to wszystko poprawić. Ja też zachęcam was do tego, żebyście mi tu jednak jakieś rady dawali. To nie tak, że ja sobie sam, wiecie, ogrywam, ale też bardzo chętnie przyjmuję rady. Mała ciepłownia, ile ona w ogóle da radę ogarnąć? Zużycie energii dzienne 12, moc 213. No dobra, ile możesz? Dobra, czy ten taśmociąg tutaj się któryś by złapał, czy nie bardzo? Złapałby się, ale te słupy przeszkadzają. To tu będziemy musieli chyba przebudować słupy. A może i nawet nie, czekajcie. Gdzieś to tu było w pewnym momencie.
Mamy radę może. O, idealnie, patrzcie. I się złapało nad słupami. I się złapało idealnie nad słupami. Dobra, pięknie, ładnie, pięknie, ładnie. Budowa w trakcie. Zaraz zobaczymy, jakie problemy napotka. No, ale rury pewnie ciepłownicze trzeba będzie jakieś też robić, nie? Dobra, woda pitna jest złej jakości. Panie, dlaczego woda pitna złej jakości? O, tu też jest 93%. Coś ta woda pitna nie bardzo chce, no ale już trudno. Teraz pytanko, czy ty odbierasz ścieki, czy odbierasz wodę? Wodę odbierasz, ścieki odbierasz, prąd odbierasz. No to dobra, to w sumie masz wszystko. Budynek jest bez zasilania, brakuje węgla, brakuje węgla. No węgiel powinien się sypać, tylko że wiecie, no jak na razie... Jak na razie, no nie ma tutaj kto robić, nie? Nie ma kto robić, żeby tutaj węgiel się sypał. Jest 233 tony, no i na razie stoimy, bo nie mamy pracowników, ale coś tu jedzie, to wraca, tak? On faktycznie, on tu jedzie szybko, ale tutaj zwalnia, więc wydaje mi się, że ten śnieg spowodował nam okrutne zwolnienie samochodów. No, ciekawe, jak długo będzie ta zima trwać. Na razie musimy i kupować wszystko, w sumie jedzenie, kupować... Jaką mamy stratę w ogóle? Importujemy... Kurde, importujemy prawie 50 tysięcy rubli. A zeeksportowaliśmy tylko 3, więc no troszkę się to zwróciło, no ale wiecie, po 100 tysięcy rubli co roku będziemy tracić na razie. I póki tego nie ogarniemy. I za granicę siła robocza, no w sumie moglibyśmy za granicę siłę roboczą też eksportować, nie? Też to by był jakiś plus. No dobra, elektrownia ciepłowa już się tutaj wyszła, zobaczymy, jak ona działa. Powiedzmy, że ona zaczęła działać i... No i niestety muszą być rury, tak jak myślałem. Musi być mała przepompownia, muszą być węzeł grupowy. Tu sobie robimy i tak, rura. Mi się wydaje, że możemy zrobić... Maksymalna produkcja dzienna 42 gigajoule. A ta wytrzymuje 100 metrów sześciennych na godzinkę. Fajnie byłoby to umieć obliczać jakąś cięższą matematyką, ale dobra, zróbmy sobie na razie mniejszą. Mniejszą i tak, wyjdźmy na razie, bo to rury są takie, wiecie, przyziemne. Idące. Więc fajnie byłoby się rozdzielić już tutaj, przepompownię gdzieś zrobić. Żeby móc wyjść też. Żeby móc wyjść. Tą stronę, nie? Ale tutaj ogarniemy to. Ogarniemy to na razie rurami w ten sposób, żebyśmy my sobie rurę tutaj przy drodze ją puścimy i ona sobie będzie szła troszkę większym łukiem. Dobra. Węzeł grupowy. Węzeł to chyba rozdziela, nie? Węzeł mi się wydaje rozdziela. Tak, węzeł rozdystrybuuje tutaj wszystko, więc też fajnie. Tutaj jakbyśmy sobie ten węzeł dali w tym miejscu i udałoby się nam rurę jakoś podłączyć, to by było super. To by tam ciepełko w końcu gdzieś tam też poleciało. No ale na razie lecimy z tym koksem tutaj, nie? Ponieważ tak, muszę pomyśleć, w którym miejscu węzeł by mógł powstać, nie? Bo węzeł musi powstać w takim miejscu, że on będzie mógł zasilać. Że on będzie mógł zasilać wszystko. I fajnie byłoby w tym miejscu, jakby węzeł powstał. Prąd będzie miał. Prąd będzie miał. Drogę się mu połączy. Tylko, że on wchodzi z prawej strony. Kurde, szkoda. Szkoda, że wchodzi z prawej. No, trudno. Trudno się mówi, że on wchodzi z prawej. Jak tą drogę, powiem wam, nie w 5, nie w 10 zrobili, no lepiej byłoby z tej strony, nie? Ten węzeł tu sobie zrobić. Tylko czy on mi zasili wszystko? No bo ja miasto będę chciał w tą stronę rozbudowywać bardziej, więc dobrze byłoby mieć węzeł z tej strony jednak. No też dużo zasila ten węzeł, patrzcie, w sumie moglibyśmy go tutaj nawet... Dobra, zróbmy go tutaj, nie będziemy się tutaj za bardzo bawić, może być węzeł tutaj. Może być tutaj, dobra. Wszystko zasila, widać, że jest okejka, no to jest, panie, pięknie dla mnie jest okej.
Tylko tu już droga będzie troszkę gorsza, nie? Tutaj będziemy musieli jakoś na razie tę rurę zrobić. Na razie nie będę robił żadnego rozdzielenia, nie? Przez drogę nie przejdę. Niestety przez drogi chyba nie można przechodzić. Chyba, że jakoś z kontrolem można coś budować, albo wiecie. Na razie zrobimy sobie tak, że tej drogi tutaj nie będzie. No. Ale to tak jak mówię, muszę też zobaczyć, jak robić węzły podziemne. Jak robić węzły podziemne. I czy da się w ogóle robić podziemne węzły, bo jak się nie da, to będzie troszkę fiszka. No, ale okej. To mnie chcesz się połączyć? Nie to nachylenie? Możesz użyć przepompowni, jeśli potrzebujesz dłuższego... Okej. No dobra, no to przepompownię musimy zrobić w takim razie, widzę. Widocznie już maksymalna odległość się zadziała. No dobra, no panie, jest dobrze, przepompownia jest zrobiona. No ale wiecie, no nie ma pracowników. No jest troszkę średnio. Dobra, nie można sobie też... No jakby to chociaż ruszyło. Całkowita pojemność wszystkich podłączonych budynków 128 ze 100. I ta jedna troszkę nie będzie wyrabiać, mała przepompownia. Kurde, co trzeba będzie... No dobra, no ale troszkę nie będzie wyrabiać, to zobaczymy. Zobaczymy, czy tak będzie, czy to się tutaj nie trzeba będzie przypadkiem, bo to może ta rura mieć ograniczenie, nie? 100 metrów sześciennych rura ma ograniczenie. Więc jak te małe rury nie będą się sprawdzać, to zrobimy dużą rurę i nie będziemy się tutaj cykać. No ale na ten moment czekamy na ruszenie pracowników. Bo na razie brak pracowników. Coś tu jedzie, pewnie na pusto. Tak, oni lubią jeździć na pusto, ale to dlatego, że oni jeżdżą od nas, nie? Oni jeżdżą od nas. A te dwa stwierdziły, że im paliwa braknie. No zarębiście, żeście zrobili. No powiem wam, jak wy teraz dojedziecie? Panowie, no jak wy teraz ten? No, a stacja benzynowa gdzie mieliście? Stacja benzynowa jedna tam, a druga tutaj, tak? No i wy stwierdziliście, że tu nie dojedziecie. No super. No nic, muszę widocznie chyba tu zrobić gdzieś stację benzynową jeszcze w mieście, bo hopy nie dały rady dojechać. No co za kurde dzbany. Jak wam mogło tak paliwka braknąć? No ja wam nie dostarczę na drogę, ale muszę zrobić mimo wszystko. Dobrze, jeszcze gdzie tu było paliwko? Tu była ropa i tu był węgiel. Paliwo. Jeszcze się troszkę gubię w tych wszystkich tych. Tu nawet kurde lotniska są, samoloty. O kurde, powiem wam, że to jest takie dosyć ostre. Przemysł jądrowy, stal, ropa. No dobra. Gdzie jest paliwko? Tu mamy tankowanie, stacja benzynowa. Stacja benzynkowa. No nic, no musimy, powiem wam, musimy tu gdzieś zrobić stację benzynową przy naszym tym, bo ona też musi być jednak. No jednak musi zasilać, nie? Bo ten zaraz znowu chłop stwierdzi, że nie ma paliwa. 200 litrów ma, ale wiecie, ale to takie... Jest jakie jest, nie? No, a wy nie a oni nie pojadą już, kurde. Wszystkie stacje paliw mają problemy? Nie, no nie mają problemu, żadna stacja paliw nie ma. Jaki problem może mieć ta stacja? Ta stacja nie ma żadnego problemu. No, jechaj, panie, jechaj. No może, bo nie wiem, czy można ich dotankowywać jakoś? Można im zakupić paliwo? No, będę musiał to ogarnąć. Na razie dwa stoją sobie przez tą zimę, nie? To zima, kurde, spowodowała, że jadą za wolno. I kierowca nie dotankował się tak, jak powinien. A powinien się zatankować. Tak samo ci, kurde, jadą. Patrzcie, pracowników, kurde, 50. Tutaj czeka 60, no i powinieneś, panie, zabrać. Już pozabierał ich też. No, ale to trzeba będzie się trzy razy tankować pewnie, kurde, nie? Teraz przy tej trasie takiej długiej. Dobrze byłoby jakiś pociąg, kurde. Może my machniemy pociąg jakiś tutaj na to miejsce.
Wiecie, bo ja jeszcze nad pociągiem tutaj nie pracowałem, ale może faktycznie tory kolejowe może będą o wiele lepsze, żeby szybciej pracowników dostarczać, nie? Mamy stacje kolejowe, patrzcie, pasażerskie byśmy sobie zrobili. No i pewnie by elegancko ona mogła działać, pasażerska by tutaj jeździli, to jak, jeśli to miejsce, nasz węgiel by dobrze działał, no to wtedy to całe Zagłębie, to tutaj myślę, że wtedy całe miasto można byłoby ruszyć lepiej, nie? Więc na ten moment mamy mega opustoszałe miasteczko, co mi się nie podoba. Nawet bardzo się nie podoba. I nie dojechali. Jest, powiem wam, okrutnie źle, ale dobra. Pobudujemy sobie jeszcze. No pomyślimy nad... Zobaczymy, jak te samochody dojadą, bo ten jest pełny, a ten jest pusty. Właśnie widzicie, bardziej by mi chodziło o to, czy pracownicy... Hej, bo tu drogi nawet nie ma. Kurde, weźmy tu drogę, machnijmy. Bo ja tak budowałem, ale drogi... O drodze zapomniałem, wiecie? Także tutaj... O drodze mi się zapomniało. Dobra, będzie tutaj taka drożynka. I teraz by pasowały jeszcze ścieżki pobudować dla pieszych. Tylko właśnie, jak te ścieżki by nam się fajnie udało ogarnąć, to by było super, nie? Bo tu jest niestety, jak to się mówi, z ciepłowni. Fajnie byłoby, jakby nam się gdzieś tutaj udało tą ścieżkę, wiecie, ogarnąć. No ale bo tutaj stąd dotąd, no to tak kiepsko, nie? No ale będziemy musieli zrobić sobie przejście. No nie można pod rurami przejść, no to jest logiczne. I tu też nie dacie rady przejść. Kurde, o tu byście dali radę przejść. No, to tu jest elegancko. Nie macie którędy chodzić, to pod taśmociągiem możecie chodzić, nie? Taka trochę krzywa ta ścieżka, ale no nie ma innego wyjścia, nie? Nie ma innego wyjścia. Myślę, że jakoś sobie przejdziecie. Ponieważ tutaj nie da rady, nie? Tutaj nie da rady ścieżki postawić. Może jakoś dadzą radę. Ogólnie chyba mogą tutaj chodzić pracownicy. O, nie mogą, z przystanku nie przyjdą. O kurde. To niedobrze, no z przystanku nie mogą tutaj przyjść, ale to dziwne. Dobra, spróbuję w tą stronę jeszcze ścieżkę machnąć, bo może w tą stronę jak machnę ścieżkę, to może ona się tutaj aktywuje bardziej, wiecie? Te 300 metrów czy ileś, może oni tyle będą w stanie przejść, nie? Teraz zobaczymy. Ale pokaż mi pieszych. Nie, nadal nie. Patrzcie, 400 metrów może przejść, ale w tamtą stronę nie. No bez sensu. No co za bezsensowne? Opie. Dlaczego tam nie chcecie iść? No to tak trochę z ciepełkiem nie będzie za fajnie. Czy będzie przystanek wystawić, albo zrobić jakiś kolejny? Dziwne. Bo tam przykład ci na piechotę mogą dojść z przystanku. Fajnie, pięknie, ładnie. No ale ci jakby idą tylko w jedną stronę, tak? Jedno tylko w prawo. A czemu nie idziecie w lewo? To jest 300 metrów w lewo i 300 w prawo, no to dalibyście radę, no. Chyba, że naprawdę to jest taki minimalnie, kurde. Jak coś, to ten przystanek przestawimy tutaj gdzieś bliżej i nie będziemy się tutaj tym bawić wtedy. Na razie poczekamy, aż się aktywuje, wiecie. A, tak się aktywują. Kolejny, kurde, wysiadł. Bez paliwa. Ten ma 150 litrów. Bardzo, bardzo zwalnia nas tutaj. O kurde, dzisiaj mam bardzo duże problemy ze wszystkim. Czekamy na zakończenie zimy, oczywiście. Jest 12 grudnia. Miasto jest wymarłe, leży miasto. No, nic się nie dzieje. Będziemy pracować nad koleją, bo może kolej nam ruszy lepiej to wszystko. Wiecie, w ciepełku sobie pojadą i tak dalej. No i patrz, panie, 60 litrów ma. Dlaczego on się tu nie zatankował, powiedzcie mi? Chłop miał 60 litrów, to dlaczego nie przyjechał tu i się tu nie zatankował? Czemu ten się nie chce zatankować? Okej, już wiem dlaczego, bo nie ma prądu. A nie ma prądu, bo nie działa elektrownia. A nie działa elektrownia, bo nie ma ludzi. A nie ma ludzi, bo nie ma prądu i nie ma ciepła. I dlatego takie błędne koło stworzyliśmy, ale żeby ogarnąć prąd, to my sobie tak fajnie, wiecie, na szybkości elektrownie wiatrowe, bo to jest jakby...
Ej, ale dlaczego nie możemy? Patrzcie, elektrownia słoneczna, elektrownia. Ej, nie mogę wybudować elektrowni słonecznych? Dlaczego? Wymagane badanie? Elektrownia? Kurde, to oni coś zmienili po update'cie, patrzcie. Żeby zrobić elektrownię, turbiny wiatrowe, no to my musimy sobie... To niedobrze, dobra, musimy chyba kupować, nie sprzedawać, ale może będziemy kupować prąd teraz, bo może nam się troszkę przyda, żeby zakupić ten prąd, także na razie nie będziemy sprzedawać prądu, ale musimy przejść na, jak to się mówi, inną intensywną operację sprzedaży, zakupu prądu. Czyli tu na razie zerujemy i będziemy importować powiedzmy 20%, tak? 20%, no musimy, nie ma wyjścia. Także musimy zacząć eksportować prąd, czy importować, przepraszam bardzo, żeby jednak to wszystko nam ruszyło. Budynek bez zasilania, bez zasilania. Kiedy popłynie? Wariat. Zastanawiam się, czy w ogóle popłynie, bo jest bezpośrednio... Bo jest prąd podłączony bezpośrednio do węgla, nie? Nie jest przyłączony do sieci. Więc musiałbym to też do sieci jakby przyłączyć. A żeby przyłączyć do sieci, to bym to potrzebował zburzyć. Będę potrzebował usunąć tą linię na razie. Nie może się cała linia usunęła. Nie, no chyba nie. Nie, dobra, jest ok. Weźmy te takie słupy, co mieliśmy. Tylko nie wiem, dlaczego mieliśmy takie duże, jak tutaj są takie dużo mniejsze. Weźmy, połączmy mniejszym na razie tutaj. Ops. Dobra, i teraz byśmy... Ja nie wiem, czy ja tu mogę podłączyć, wiecie? Bo ja nie wiem, czy z takiego mógłbym podłączyć do tego. Właśnie nie. Więc musielibyśmy zrobić sobie jakąś... Tu mamy rozdzielnię wysokiego napięcia i ona rozdziela wysokiego. Tu mamy rozdzielnię wysokiego napięcia też. Czyli wysokie na wysokie rozdziela. Fajnie by było, jakbyśmy mieli rozdzielnię z wysokiego na małe. Tu mamy chyba... Tu są z priorytetami. Kurde, coś nowego podawali, a tu mamy małe rozdzielnie. Wiem, że gdzieś było rozdzielanie z wysokiego na małe. Transformator chyba, tak? Transformator ma wejście jedno duże. Jedno duże wejście i on rozdziela nam na małe, więc transformator mógł być akurat potrzebny nam tutaj. Dobrze, dobra, transformator mamy, więc on z jednego dużego na małe by nam się rozdzielić chciał. A sobie tylko, wiecie, drogę dobuduję i... A nie, dobra, będzie taka. I teraz spróbujemy się połączyć dużym z małym. Dobra, duży się nam połączył. I teraz byśmy wyszli z założenia, że my potrzebujemy mały połączyć do transformatorka. Połączyło się? Nie bardzo, dobra, czekajcie. A, okej, bo on się nie może połączyć, gdyż, ponieważ... Gdyż, ponieważ tutaj nie ma miejsc do połączenia się. Okej, czyli musielibyśmy, bo to idzie bezpośrednio do elektrowni, to nam wychodzi na miasto, a to nam wychodziło na kopalnię. Okej. I pasowałoby tu się zakręcić i zrobić jeszcze jedną rozdzielnię, że tak powiem, bez tego. Tak, dobra. No dobra, to tu by pasowało jeszcze jedną... Szkoda, że te rozdzielnie takie małe są, wiecie? Tutaj... Tu niby jest większa ta rozdzielnia, no więcej rozdziela, ale tam więcej nam na razie nie trzeba. No dobra, to teraz będziemy już chyba mieli wszystko. I to musimy podłączyć jak, panie? Tu jest jeden. I tu bezpośrednio. Tu by musiał wyjść słup w tą stronę. A to byśmy musieli tu podłączyć, tak? Kurde, trochę nam mieszana. Spaghetti pętlowe. Oczywiście ja to będę pamiętał o tym, nie? Ale teraz założenia powinniśmy mieć już prąd. Tak, węgiel ruszył. Kurde, koks ruszył. Ulu, zoszolą.
To tą zaciągnęło aż. Ten też zaciągnął 45, ten zaciągnął 100, także kurde, cały ten nam ruszył. Dobra, ale kupujemy prąd. Musimy na razie kupować, bo nie mamy pracowników, nie? A jak nie ma pracowników, to wiecie, jest dupa zbita, że tak powiem. Samochody ruszyły, nie? Samochody pojechały. Bo nagle prąd wszędzie wrócił. No ale nikt tu nie mieszka, nikt na razie nie mieszka. Czekamy na pracowników, nie? To tak oni przywożą, te dwa samochody przywożą nam na pewno ludzi tutaj, ale to tak średnio. Czekamy kogoś, kto będzie mógł przywieźć nam pracowników tutaj. Zrobimy sobie kolej następnym razem. Także na dzisiaj to będzie wszystko. Duże mamy problemy, duże, no ale cóż zrobić. Zrobimy kolej i pewnie ją damy z tamtej strony, żeby ona jakoś na tym przystanku lepiej się tutaj w tą elektrociepłownię wpisywała. Dobrze, dziękuję wam bardzo. Dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście. Mam nadzieję, że mimo tych wszystkich problemów się wam podobało i zachęcam do zostawienia łapki suba. Także trzymajcie się, do następnego razu. Cześć, cześć.